Witajcie w 7 odcinku Myth and Magic Duel of Champions. Jestem Zabuza. Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej. Zazwyczaj zaczynaliśmy już partią, a dzisiaj w sklepie wydamy sobie nasze punkty. Mamy złoto i te pieczęcie. I za pieczęcie kupimy sobie... O, tu nie talii nie będziemy żadnej kupywać. Kupimy sobie o tutaj o zestaw ten. Chyba że pozbieramy sobie na ten. Światłości i pustki. Nie chcemy. Czyli bierzemy ten natychmiastowy zakup. Ok. I idziemy przydzielać karty. Zobaczymy, co nam się ciekawego trafi. No i mamy pierwsze otwarcie. O, już widzę nowe karty. Jedna dla nas. No, z tego co widzę, jedna dla nas. Aktualizujemy. Otwieramy kolejny pakiecik. O, jedna dla nas. Kolejna dla nas. Bardzo dobra karta. Zdaje 10 obrażeń wszystkim stworzeniom na całym polu. Dobra, aktualizujemy. Zobaczymy następną. O, ładnie. Będziemy mieli kolejną Lilim do deku. Czy coś jeszcze tutaj dla nas poleciało? No, wprawdzie to nie za bardzo. Zaktualizujemy. Mamy jeszcze kolejny jeden pakiecik. Mamy rodzicielkę jedną dla nas. I w sumie to wszystko. Kolejny pakiet. Mamy Matkę Roju, weźmiemy sobie ją, bardzo chętnie wsadzimy do deku, przyda nam się bardzo. Jeszcze mamy 5 otwarć, więc może coś ciekawego się poleci. O, skilla mamy. Aha, no widzicie, mamy dodatkową turę, ale nie dostajemy surowców. To już mam możliwość na niezłego kombosa z tym. On na pewno nam się przyda do talii. Niebianka. No niestety nie gramy światłością, ale może kiedyś jak będę składał talię, nam się przyda. Ta karta się przyda na pewno. Co tu jeszcze ciekawego dla nas? Tylko to, więc tam jakiś serafin. No, dla nas nie za bardzo. Pójdziemy się do sklepu, damy te drobniaki, co tu mamy sobie. Kolejne jakieś niepotrzebne dla mnie karty. Jeszcze jeden pakiecik. No, jeszcze obozowisko się przyda, ołtarz, no a reszta to taka sobie. Czas zbudować talię, osiągnięcie, o, zobaczymy sobie jakie osiągnięcia, tutaj się wchodzi i tu i mamy swoje osiągnięcia różne, jak tam nam na dole są wszystkie osiągnięcia, jakie zdobyliśmy. Doładowanie doświadczenia. Dobra, idziemy do sklepu. Pakieciki i sobie kupimy. Co sobie kupimy? Jeden taki. Przetwarzanie. No, przetwarzaj szybciej, dawaj. Ok. Jeden taki. Co jeszcze? Dobra, weźmiemy jeszcze jeden taki i resztę zostawimy i sobie otwieramy pakieciki i będziemy ulepszać nasz deck. O, mamy kolejną. Będą już 4, więc jest zajebiście. Myślałem, że więcej tych będzie. Znaczy, lepsze holosy się trafią jakieś dla mnie.
No cóż. Znaczy, o, czar będzie przydatny. Ewentualnie. Chyba, że już mamy 4. No, jak zwykle holosy nie dla mnie. O. Tu kolejna dla mnie, tu kolejna dla mnie, więc niezłe otwarcie nawet. I jeszcze jedno otwarcie mamy tutaj. O, on się przyda nam. Holograficzne obozowisko. Zbira mamy. No dobra. Nawet całkiem, całkiem. Talia Inferno. Stworzenia. Stworzenia. Możemy trochę ich pododawać. Tutaj widzę. Sobie. Ją dobijemy. Do końca. Magiczna tak. Pomniejszy żywiołak ziemi. O! Dodajemy. Bardzo ładny. O! Tutaj też dodamy, to też dodamy, to też dodamy. W sumie to teraz na razie wszystko dodam. Ze stworzeń sobie. Zaklęcia. Popatrzymy na zaklęcia. To już miałem 4, więc tutaj za bardzo nie ma co kombinować. Na końcu swojej tury otrzymujesz turę dodatkową. To na pewno bierzemy. To też bierzemy. Zaklęcie zostało. Zaczarowanie stworzenie z kłem jak się tarczę. Nie chcemy tego. Nie. 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 Też nie. Łódź szczęścia. Łódź szczęścia. Zobaczymy sobie obozowisko. Dobiliśmy do 4 obozowisk. Bardzo ładnie. No i pięknie. Mamy już podwajanie. Do następnej tury wszystkie stworzenia są. O, możemy sobie zarzucić takiego. Przydatna. Nie, nie. Nie. Tak. To może się przydać. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. O. To sobie domaksujemy. To też. Dobra. Bohater nie. O, tutaj zobaczymy, co tu się zmieniło. Możemy to sobie dobić. To jest nam niepotrzebne. I dodamy sobie tego z życiem. O, a to co to robi? Do końca tury zagra. Dobra. Na razie zrobimy gotowe. Trochę duża ta talia. Przebudujemy jeszcze sobie stwory. Z takiego 4, tego 4, tego 4, tego 4 też musi być. Tej 2. O, bardzo dobre. W sumie to większość z tych powinno. O, szaleńca nie mamy 4 razy, to niedobrze. Bardzo niedobrze wam powiem. Żywiołaki tutaj zostają. A, nie będziemy się tutaj przejmować. Max 5 teraz będzie musiał dawać. Zostawimy tak jak mamy. Więc talię już mamy zrobioną. Rozdaliśmy, więc w tym odcinku sobie zakończymy. W następnym podejdziemy do następnej walki. Ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. No, oglądania innych serii. Dzięki, na razie.